Mango, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku Stated Grail The Fall of Avalon. No i co? Trzeba pogadać, napiętnowany i wygnany. Poczekaj, ja mam pogadać z Fergasem? Patermistrzem w sensie na ten temat? Ej, naprawdę? Problem cmentarza i deserterów został rozwiązany. What? A przecież my to już dawno zrobiliśmy chyba, nie? Oraz znam mężczyznę, który zrobiłby wszystko, by połączyć się ze swoją żoną. Spróbujmy. Yes. Daj spokój. Był naznaczony przez bandytów, dał się okaleczyć, żeby udowodnić, jak bardzo jest jej oddany. Jesteś coś winien uchodźcom za pochopne powieszenie Cola. O, to go nie przekona raczej. To go raczej nie przekona. Ale to pierwsze też wydaje mi się, że go nie przekona tym bardziej. Kurna, no spróbujmy to drugie najpierw. Dobrze. Fine, I'll let him in. But that's it. No more refugees. No i git, mamy to załatwione, ale jeszcze chciałbym pogadać z kapitanem. What's so important about meeting Brandon that keeps you here? Naprawdę drugi raz mi zadaje to pytanie? Started helping around and got paid jack shit for your struggle. Się chyba coś zapętliło. I have no idea why you stick around despite my best efforts to drive you away. Już się coś zepsuło, ewidentnie. Jestem tu po Excalibur! Nie no, to nieprawda. To sprawa pomiędzy mną a kapitanem. Well, that's true. But please accept my apologies first. I know I royally screwed you over on that last job. I just had to know if you'd make a run for it when the going got tough. Ale wydaje mi się, że... It will get tough real soon if we don't take care of a certain issue. If we fail now, there's a high likelihood we'll be hanged by the end of the month. Ja mam takie dziwne wrażenie, że gra mi drugi raz wrzuci tą samą misję, żeby iść się spotkać z kapitanem. Co jest dziwne, jakby się coś zbugowało. Czy to kolejna sztuczka? Jak to się wiąże ze spotkaniem? Zróbmy to drugie. I promise it's not. Let me explain. No. Camelot isn't happy with the situation in the south. And I just heard they've... I don't know. No to już wiemy. Investigate, especially since they've been giving us the silent treatment for months. But if a knight is coming here, well, there's something serious going on. No dobra, ale to już wiemy chyba, nie? Chcę się widzieć z kapitanem. The truth is that you can't see the captain. No to właśnie. Tell anyone, and if I wasn't wrong about you, and I can count on your help, you just have to promise me that this entire charade stays between us, or Galahad. No dobra, ale to już wiemy, no jakby w porządku. Brandon went to the Old Mother's Temple to speak with. I don't know what he wanted to achieve. Dobra, skipnijmy sobie to, bo to nie ma sensu, przecież ja wiem o tym. Czemu mi się jeszcze raz pojawił ten sam wątek? W sensie, że grach... Chciała, żebym jeszcze raz z nim pogadał o tym samym. To jest absurdalne. Żeby nie wiedzieć, że głupie. O, napiętnowany i wygnany jest tutaj. Dobra, to idźmy do niego. Idźmy do niego, powiedzmy mu, że może się dostać do środka. Bo to jest bardzo istotne. Chociaż tak się im trochę zrekompensujemy. Za to, że powiesiliśmy ich drugiego kolegę. No cóż. Jest jak jest. Dobra, gdzie on siedzi? Tu z nim chyba, nie? Tak jest. Oris. Oh, you're back. What did he say? Puszczam cię. Really? Oh, thank you. Thank you so much. I will see Rosin again and... Oh, she's going to skin me alive when she sees my face. Mam nadzieję, że nie. Dużo poświęciliśmy, żeby tu być. Na pewno nie za bardzo cię kocha. Co ten jeleń tu robi? Panie jeleń, idź pan stąd w pizdu, no rozmawiamy między sobą.
Dziękuję. Na pewno nie za bardzo cię kocha. You're right. It might take some time to placate her, but at least now we'll have that time together. Anyway, thank you for all that you've done for us. Come and find us later in the Horns. We'll find a way to repay your kindness. No co jest z tym jeleniem nie tak? No jakby bez przesady, nie? Bez przesady, serio, no. On jest jakiś naćpany. On jest jakiś ewidentnie naćpany tym jeleniem. Jeden z drugim. A czy mamy coś z Margiem do pogadania? Nie, możemy tylko pohandlować. No to git. Czy my tu mamy coś więcej do zrobienia? W sumie to nie, więc możemy się udać. Możemy się udać, moi drodzy, na walkę z Galahadem. To mi oni. Wtargnięcie mamy od razu. Ale spokojnie, spokojnie. Stop right there. No. Who are you? And what do you want here? Spokojnie, spokojnie. Patrzę, ruiny, myślę, wejdę. A wy kim jesteście? Doszły mi słuchy, że znajdę tu Galahada nieskalanego. O. It's Sir Galahad to you, vagrant. But it's true, this is our camp. We're his personal guard. But you won't be meeting the knight until you tell us why you're here. No jak to z czym? Chcę go zabić. Nie no, tak poważnie to... Widzisz tą przypinkę? Nic nie muszę ci mówić. Prowadź! Ja tak nie chcę go widzieć. Nie no, dobra. Widzisz tą przypinkę? It's true that this pin obliges me to take you to the knight. But did you actually earn it? Or did you just pluck it from a corpse? Well, that's for Galahad to decide. Go. But bear in mind that Galahad is not a patient man. I only hope your cause is worth his time. Otherwise, we'll be carrying you out in a sack. The door is open. You'll find Galahad inside. Try not to make him angry. O, i wtargnięcie mi minęło. Dobrze, dobrze, dobrze. A przywieźli może coś nowego? Jakieś zapasy? Coś tego? Widzę, że chyba jest to samo, co było. Miecza sobie nakreślili. I... To tu wcześniej było? Ty, to tu wcześniej było? Chyba nie. Przecież my tego ogra tu zabiliśmy. Tu nie było żadnego zejścia. Co jest kur... Dobra. Muszę to zwiedzić w takim razie. Co tu się odpier... A, myślałem, dobra, myślałem, że to nie siedzi człowiek, ale to chyba jednak siedzi człowiek. To jest jakiś pretor? O to kurwa. Mniej przynoszę ci śmierć. A, to trafiłem do Galahada tym sposobem. Dlatego się, okej. Okay. Czy ty jesteś Galahadem? Depends on who's asking and what they want. All right, just be quick. I'm not known for my patience. Mam kilka drobnych pytań, zanim cię zabiję. Chciałem cię ostrzec przed zdradą. Chcę się tylko przywitać. Jesteś legendą, którą podziwiam od lada. Tak niewiele o tobie wiem. Kurwa. To pierwsze jest kuszące. To drugie też. To trzecie w ogóle. Ale może to pierwsze najpierw? Well. If you put it like that, then yes, it's me, Galahad the Pure, and I do like talking about myself. Możemy pogadać, proszę bardzo. Jedziesz do rogów południa, po co? Because it's my shitty job to keep an eye on those lazy fish eaters. The gold keeps pouring in, and I need to make sure they're doing something sensible with it. And then there are the Dalrita in the region. Their presence here guarantees the downfall of the south. Don't like anything failing on my watch. Wygląda to, że poważnie myślisz o zagrożeniu ze strony Dariata. The Dalrita may be primitive, but they know how to swing their axes. I'll give them that. We may have to send some troops from Camelot to help the keepers wipe those savages out. Only the combined forces of Camelot and the Horns of the South can ensure safety for all of us. Traitors, the lot of them. Savages.
and traitors. That's what I'll tell you. Zdrajcy? Dlaczego nazywasz Dalriata zdrajcami? Did you know that they used to be on our side? Arthur gave them the forlorn swords to manage as they saw fit. It was a prosperous place. They were supposed to keep an eye on the giants, deliver iron, and chase after their cousins or whatever else they fancied doing. But no, no, that wasn't enough. They just had to spread all over the south, start talking about independence, about some supposed things owed to them. There was no independence from Camelot. We don't owe them crap. On Avalon, there is only Camelot, and this is the only way for us humans, to survive. If these nearsighted mongrels ever saw the horrors of the weirdness firsthand, they never even dream about independence. But the good news, if they kneel before Camelot soon, then I'll personally make sure that their elders burn. Mark my words. Ciekawe. O, wiecie, to daje nam trochę taki obraz... nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale że... trochę mam rację z tym logicznym rozumowaniem odnośnie głupich planów kapitana. Że Dalriata, nawet jak będą mieli już rogi południa, to stwierdzą, no dobra, mamy te rogi południa, ale w sumie chcielibyśmy mieć coś więcej. No bo są waleczni, więc jakby będą potrzebowali tej adrenaliny, będą potrzebowali tych nie wiem jak to nazwać, zdobyć? Zdobyczy? Może bardziej zdobyczy, że wiecie, że będą chcieli napadać na kolejne regiony i jakby po prostu podbijać, nie? Więc no, to jest też takie trochę, że tak powiem, no ryzykowna jest ta gra między nimi, ta gra polityczna, nie? Więc tu trzeba uważać. No ale dobra, powiedziałeś, że osobiście dopilnuję, żeby Dalriata płonęli. There are some sins that cannot be forgiven, and treason is one of them. The moment they actually declare war, I'll be there. Oh yes, I'll personally deliver justice to them. And fire. Fire purifies everything. Burn a man and you burn away all of his sins. For some, this is the only way to be redeemed. And there is no sight more beautiful than the glow of a blazing fire against the night sky. But enough of all this. I'm not stupid, you know. Przecież nie chciałem cię urazić. Nigdy tak nie powiedziałem. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Did you think I wouldn't notice the pin you have on your clothes? Look here. I have a similar one. You're not here by accident. So, do you care to explain why you're really here? Or should I ready my sword? Mam kilka drobnych pytań, zanim cię zabiję. O! Od razu? O! No chodź. No i co? Ej, kozaku. Dobra, łap strzałę na ryj. O ty kurwa gnoju. Co ty mnie tu magię rzucasz? Pogrzało cię? Dobra, trzeba się z nim rozprawić na krótko. Oj, zabrakło mi staminy. Nie no, błagam cię, stary. Możesz sobie nawet tą potkę wziąć, co ci to da? Przecież ty jesteś... strasznie słaby on jest, co? Ej, strasznie słaby on był, tak szczerze. O! Wszystko miał dużo lepsze ode mnie. Nice, to mi się podoba. Jakieś sałaty, ryby, to sobie pozbierajmy od razu. No, szkoda tych ludzi, co tu spłonęli, no ale no trudno. Wniosek z tego, taki miał być ich los. Ale tutaj wygląda, jakby miało być coś jeszcze ogólnie. Nie? Wygląda, jakby może można było jakoś się tu przedostać? No, chyba nic z tego. Durna szkoda! To co tu mamy? Nie wiem, jakąś strawę. Dobra, weźmy to. Lofu nie potrzebujemy. No trudno, no wybiliśmy go, to my go wybili, nie? Ochronna pieczęć strażnica, to są efekty aktywne.
Dobra, płaszcza nie mamy żadnego. Tutaj sobie pododawałem te rzeczy, ale... A, bo ten spodnie królewskiego rzeźnika są słabsze od naszego. To jest jako średnia zbroja, nie? I mamy jako ciężką. No dobra, to zostawię. Tu ciężki pancerz na golenniki. Tylko, że miejsca na relikty nie ma, nie? No tu nie ma dużej różnicy, no niby 50 tylko. Nie wiem, czy to brać, tak szczerze. Mniejsza koszt punktów kondycji akcji, to sobie na razie zostawię, bo to jest sensowniejsze. I hełm... O, hełm lepszy. Kurwa, jak my teraz wyglądamy. Rękawice. O, trochę lepsze. Dobra, weźmiemy. A nam tam szkodzi w sumie. No i co, no wychodzimy, no nic innego nie pozostało. No ale tak szczerze, mega słaby on jako boss, nie? Myślałem, że coś trudniejszego będzie. No to tak wyszło, że takie no... 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 Cze... No. Nie mogło być lepiej, nie? Mogło być lepiej. No a wyszło jak wyszło. Ciekawe, czy oni mnie będą... O właśnie! Chciałem zapytać, czy ciekawe, czy będą mnie bić, ale widzę, że już zaczynają. Ale tak bez ostrzeżenia, kolego? Dobra, bo tu muszę... Jakaś kondycja, coś tego? Dziękuję. Trzeba troszeczkę HP sobie odnowić. O Jezus, panowie giermkowie, bez przesady. Czym do ludzi? Jej. O, dostał. Zastanawiałem, czy ich tu nie ma, czy o co tu chodzi. Zdesperowany łucznik. O Boże, no to... O kurwa, ile oni mi zadali damage'a? Dobra, trzeba tam wejść ich dojechać. Jak ja mam tam wejść? Czekajcie. To chyba dookoła obiec. A, trzeba dookoła obiec, no. Dobra, panie kolego, bo tu... Muszę sobie trochę HP odnowić na tobie. Bo to się lipa wydarzyła, powiem ci, kolego. Lipa, lipa. Oj, kurwa. Nie strzelaj do mnie. O, monety. Czemu to jest zaliczane jako kradzież w tej sytuacji? Przecież oni mnie biją, jakby nie było, nie? To jaka to kradzież jest? No kurna, no że ta kondycja mi się kończy. Ale mam strzałę wbitą. I umrę zaraz. Dobra, na spokojnie. No gnoju jeden, no przecież umieraj. I czemu to jest jako kradzież? Ja nie kumam. Jestem w stanie wykumać wszystko, ale nie tego, czemu to jest jako kradzież. Niby. Dobra, resztę sobie tu zostawimy, bo to nic nie daje. Gdzie nam zostali jeszcze jacyś przeciwnicy? Chyba ci tutaj tylko we dwójkę, nie? Ale to oni to... Jakby ja sobie go stąd dziubnę. Dobra, zdesperowany łucznik. To raczej nieżywy łucznik. Ktoś tu jeszcze był? Czy to tyle już? I znowu muszę kraść, jakby nie kumam, nie? Nie kumam, czemu to jest jako kradzież. Ale tu powinny być jakieś itemy jeszcze. Bo jakby nie było, oni się tu dopiero przecież rozłożyli z tym. No tu nic nie ma ciekawego, tak szczerze mówiąc. Nie wiem. Dziwne to dla mnie. Dobra, co my mamy teraz za misję? No bo zabiliśmy jego. To chyba do Rogów Południa trzeba wrócić po prostu. Została nam misja chyba Excalibur tylko. A nie, przepraszam, Rogi Południa jest nadal. Zastanawiam, czy my coś tu jeszcze powinniśmy byli zrobić. Ale tu chyba wszyscy wyczyszczeni, nie? Jeszcze sprawdzę, czy... A, ten Gladius, ale Gladius jest lepszy od tego. Zbugowało. Ja myślę, czy ktoś tu jeszcze gdzieś stoi. O, jest jakiś ziomek, ty! Stop right there! Who are you? And what do you want? Very funny. You're lucky I have to answer. We're the personal guard of Sir Galahad the Pure, a knight of the Round Table. But you won't be meeting him until you tell us why you're here. You could also leave in peace. That's what I'd recommend. Nie żeby coś, ale ten gość już nie żyje. O co ty mnie pytasz tak właściwie? You what?
No to. Joke or not, I'm not about to risk it. Brothers, to arms! A. Dobra, gościu, przestań. No i masz na dziurę, no i teraz co, co teraz? Kurwa. Dobra, zdenerwowałeś mnie. Wyjazd. O, i teraz git normalnie, nie jako kradzież. Aż zlagowało przez to. Ale ja dalej nie kumam, czemu akurat z nim mogłem jeszcze pogadać. Jakby, what the fuck, nie? Co tu się wydarzyło? Jest tu jeszcze ktoś, z kogo mogę zaszlachtować albo coś? Chyba już wszyscy, co? Tak wygląda, jakby to byli wszyscy. Ej, swoją drogą, jestem ciekaw jednej rzeczy, poczekajcie. Jestem ciekaw, czy się zbuguje, jak zejdę tu na dół, to Galahad dalej będzie żył, czy nie, po tym, co powiedziałem. Bo to by było absurdalne, jakby ten chłop tu siedział. Nie no, nie żyje, ewidentnie. Ewidentnie go tu nimo. No dobra, no to wychodźmy sobie stąd. Wychodźmy sobie stąd i zaraz na pewno na rogi południa. Jestem ciekaw, najbardziej jestem ciekaw, słuchajcie, tego wszystkiego. Czy kapitan powie nam, jak wyciągnąć Excalibur? O, trupy spadły. Bo to jest główne pytanie, nie? Czy on nam powie, jak to zrobić? Czy będziemy musieli go... Znaczy, przepraszam, czy będziemy musieli to z niego wydusić na przykład w jakiś sposób? To by było bardzo ciekawe. Ale dobra, teleportnijmy się tam. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Dobra. Słuchajcie, i zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!